Sprawdźmy, czy potrafimy obliczyć objętość takiej figury. Opisane są na rysunku niektóre jej wymiary. Widzimy, że ta ściana ma wymiary 2 cm na 7 cm. Ta krawędź ma długość 12 cm, ta 5 cm ta 3 cm. Jak zwykle zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i sprawdzenia, czy potraficie obliczyć to samodzielnie. Ok. Można obliczyć to na wiele sposobów. Ja zawsze wolę podzielić sobie taką figurę na mniejsze grania stosłupy. Tak będzie najrozsądniej i najprościej. Przedłużmy jakąś krawędź albo ścianę, na przykład tak. Będziemy mieli grania stosłup o szerokości 3 cm, wysokości 5 cm i długości 7 cm, albo inaczej mówiąc, głębokości 7 cm. Gdyby ta przednia część była przezroczysta, to widzielibyśmy te krawędzie, o tak. No to jeszcze raz. 3 cm szerokości, 7 cm długości. Ta długość tutaj, to ta sama długość tutaj, 7 cm długości. Szerokość razy długość razy wysokość 5 cm. I to daje w wyniku 3 razy 7 to 21 razy 5 równa się 20 razy 5 to 100, 1 razy 5 to 5, razem 105. 105 cm sześciennych centymetrów sześciennych, bo mnożymy centymetry razy centymetry razy centymetry. Czyli ta niebieska część, ten niebieski grania stosłup prostokątny, ma objętość 105 cm sześciennych. Teraz oddzielnie możemy obliczyć objętość figury, którą zaznaczę na różowo. Tutaj krawędzie niewidoczne, linią przerywaną. Jakie są wymiary tego grania stosłupa? Wiemy, że ma wysokość 2 cm. Wiemy, że ten wymiar, nazwijmy go głębokość ma 7 cm, jaka jest długość tej krawędzi. Nazwijmy ją szerokość. Ta krawędź w całości ma długość 12 cm stąd dotąd mamy 12 cm. I wiemy, że stąd dotąd mamy 3 cm. W takim razie ten kawałek musi mieć długość 9 cm ta krawędź, czyli objętość tej różowej bryły wynosi 9 cm razy 7 cm razy wysokość 2 cm. To się równa 9 razy 7 to będzie 63, 63 razy 2, 60 razy 2 to 120, 3 razy 2 to 6, czyli razem 126 cm sześciennych. Czyli całkowita objętość naszej figury to suma figury różowej, czyli 126 cm sześciennych dodać objętość niebieskiego kawałka, dodać 105 cm sześciennych. I to będzie w sumie dla całej naszej figury 6 dodać 5 to 11, 1 dodać 2 równa się 3, 1 dziesiątka dodać 2 dziesiątki to 3 dziesiątki i 1 setka dodać 1 setka to 2 setki. I otrzymujemy 231 cm3 jako objętość całej naszej bryły.